Tajemnicza wiadomość o zakończeniu kadencji Trumpa. Tajemnicza wiadomość o końcu kadencji Donalda Trumpa. Ze strony amerykańskiego Departamentu Stanu została usunięta biografia Donalda Trumpa. Jedyne zdanie, które zostało, informowało o tym, że kadencja Donalda J. Trumpa skończyła się 11 stycznia o godzina 19:48. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to celowe działanie jednego z urzędników. Niedługo potem, podstrona została usunięta. Amerykańskie media podają, że informacja została edytowana kilkukrotnie. Pierwotna wersja mówiła o tym, że kadencja urzędującego prezydenta kończy się 20 stycznia. Następnie podano informację o 11 stycznia i godzinie 19:29, później 19:38 i 19:49. Ostatecznie informowano o godzina 19:48. Kilkadziesiąt minut później strona została usunięta. Podobna informacja została również zamieszczona w biografii wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Źródła, do których dotarł portal BuzzFeed, mówią o tym, że to efekt działań niezadowolonego pracownika Departamentu Stanu. Z nieoficjalnych informacji wynika również, że Mike Pompeo miał wszcząć w tej sprawie wewnętrzne dochodzenie. Zarówno Biały Dom, jak i Departament Stanu oficjalnie nie skomentowały sprawy. Podżeganie do buntu. Demokratyczna większość w Izbie Reprezentantów sformułowała treść artykułu impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, informują w poniedziałek media, w tym stacja CNN i agencja Reutersa. Ma on być poddany pod głosowanie w tym tygodniu, prawdopodobnie już w środę. Jeśli zostanie przegłosowany, prezydent Trump zostanie postawiony w stan oskarżenia, po raz drugi w trakcie sprawowania urzędu. Demokraci zarzucają prezydentowi podżeganie do buntu, w efekcie czego w minioną środę doszło do szturmu jego zwolenników na Kapitol, gdzie obie izby Kongresu Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów i Senat, zebrały się, aby zatwierdzić wygraną demokraty Joe Bidena w wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 roku. Chodzi, jak pisze CNN, o powtarzanie fałszywych stwierdzeń o tym, że wygrał wybory i jego przemówienia z 6 stycznia, przed tym, gdy tłum jego sympatyków wdarł się do Kapitolu. W efekcie zamieszek zginęło 5 osób, w tym postrzelona przez policjanta zwolenniczka Trumpa i jeden funkcjonariusz policji.